Natomiast Stasiak po zwycięskiej walce na gali KSW-61. Szybka robota, trójkąt to już drugie duszenie na tej gali. Tylko ty tak wspomniałeś przed przyjściem tutaj przed kamery, że ty się tak nie męczyłeś. No dokładnie tak. No, znaleźliśmy się w parterze, w którym tak naprawdę chciałem się znaleźć w nim. No, była moja próba obalenia, on pierwsze moje obalenie wybronił. Ja wiedziałem też, co on będzie robił, czyli tam kopanie niskiej łydki. Uciekaliśmy przed tym, ta stójka miałem markować, chodzić na boki, balansować, też uderzać. To, co on uderzył, no, to był cios, który uderzył w tempo. To nie był mocny cios, bo on mnie nie zdobnał ani nic, tylko to był cios w tempo. No, jak ja chciałem kopnąć, to ja byłem wychylony w tył, po prostu położyłem się na plecy. Znaleźliśmy się w gardzie, więc znaleźliśmy się w sumie tam, gdzie ja chciałem, tylko że chciałem być oczywiście z góry, bo wiem, ma wolę być z góry, ale no jak graflesko czuję się świetnie, czy to jest góra, czy dół, no to czuję się tam, nie wiem, no, nie mam słów, jak to określić, ale czuję się tam po prostu najprościej mówiąc bezpiecznie, bo ja stójkowo też się naprawdę czuję świetnie, ale w parterze po prostu czuję się bezpiecznie, czuję, że chyba naprawdę mało który grappler jest mi w stanie coś ciężkiego zrobić w parterze. No właśnie, ta stójka, no nigdy takiego Damiana Stasiaka nie widzieliśmy, te zmiany pozycji, ten ruch na nogach. Pracowałeś chyba mocno nad tym, co? Wiesz co, czy pracowałem, naprawdę nie mam kiedy pokazać mojej stójki, tak naprawdę, bo znajdujemy się w parterze i nie mam kiedy tego pokazać, a ja naprawdę stójkę mam dobrą. Jedynie co mogę powiedzieć, to, że miałem balansować, miałem chodzić lewo, prawo, góra, dół, markować kopnięcia, markować uderzenia. Z narożnika zacząłem słuchać, żeby więcej ciosów rękoma przy tym markowaniu. No ale ja to umiem, naprawdę ja to umiem, ale tak jak powiedziałem, w parterze po prostu czuję się bezpiecznie. W stójce on może mnie trafić, może mnie znokautować. W parterze nie do końca. Właśnie jak poczułeś trochę tych kopnięć, trochę tych uderzeń, było u Ciebie coś takiego, o kurde, trzeba bardziej uważać na to? Łydkę kopnął ze 3 razy, 2 przestrzelił, jedną łydkę trafił, której nie poczułem, a uderzenie ręką, które zrobił, no to już wytłumaczyłem. Także to byłem wychylony, po prostu mnie wytrącił z równowagi. No i to tyle. Jak się w ogóle czujesz, powracając do tej kategorii 6-6? Uważasz, że to była dobra decyzja? Ja dzisiaj ważę tyle samo, ile ważyłem w Kugucie. Naprawdę, a siłowo myślę, że w 7 miesiące bym poradził sobie, bo naprawdę, może nieskromnie, ale jestem silnym chłopem. Naprawdę, chłopaki ze mną robiąc, jak dociążam chłopaków na 7 miesiące, albo na 7-7 chłopaków w Oktopusie, a pierdolę, jaki ty silny jesteś. No po prostu jestem, dlatego stąd jest moja zmiana na 66 kilo, a wagowo nie się zmieniło, a wczoraj zaoszczędziłem dużo zdrowia robiąc wagę i wczoraj wyglądam dużo zdrowiej niż wcześniej. To jaki plan teraz na tą kategorię piórkową, kiedy ewentualny powrót do klatki i czy już gdzieś tam na horyzoncie widzisz te starcie mistrzowskie o pas kategorii piórkowej? Nie, no rozumiem, kroczek po kroczku, niczego nie spieszę, na pewno jak będę jeden krok za drugim, to dojdę naprawdę bardzo wysoko, tak? A no pas, no spokojnie, kroczek po kroczku dojdę wysoko. A kiedy ewentualny powrót? A powrót na 100% po wakacjach. Ja teraz w lipcu mam wakacje w Turcji, jedziemy z żoną i z dzieckiem na 10 dni, odpoczywamy, wracam na salę i po wakacjach melduję się w oktagonie. Całe przygotowania, zero kontuzji, walka, zero kontuzji, no to co, no wakacje i szybki powrót i walczymy dalej. Powiedz mi tylko kontraktowo, jak to wygląda, no bo zazwyczaj KSW podpisuje na te 3 walki. Ty czy wywiązałeś się, czy jesteś teraz, masz 2 wygrane, 1 przegraną, czy stajesz przed, nie wiem, podpisaniem nowego kontraktu? Mam kontrakt na 4. Okay. Mam kontrakt na 4, ale czasowy jeszcze jest kontrakt i nie wiem, czy czasowo mi się nie skończy. No, będziemy negocjować, bo tutaj chyba ja mam w garści KSW, a nie oni mnie, więc będziemy negocjować. A jak przy kibicach? Powrót do tego wyjścia z kibicami, odczułeś to jakoś? No nie, no świetnie, tylko motywacja, no naprawdę, no ja czuję się świetnie, jeśli ci kibice są, jeśli było dużo moich kibiców, no słyszałem wszystkich, no świetnie, świetna sprawa walcząc tutaj dla kibiców właśnie. Super, dziękujemy. Dziękuję bardzo.